Kobylańskiego. Kobylański ładnie między Thurama do Gęsiora. Gęsior i znowu nerwowo. I Musi spokojnie, z prawą takiego rutyniarza rozbija te ataki. Znowu Musi. Ładnie do Crespo. Crespo czeka, tam Chiesa na piłkę, czy dojdzie do niej? Niestety tak jest. Jest jeszcze Szymkowiak. Zablokować to uderzenie. 0 do 1. Zupełnie niepotrzebnym. Oddaliśmy tą piłkę przeciwko. Proszę jeszcze raz sprawdzić tutaj. Chiesa stanął z tą piłką, zabujał się lekko na nogach. Cóż zdecydował, że będzie uderzał lewą nogą. Krótko, proszę, raz, dwa. Długi ruch i tutaj Onyszko specjalnie nic miał do powiedzenia. Rypa przez moment do środka. A spalon, nie ma spalonego, ruszy Chiesa. Chiesa przeciwko niego. Onyszko, niestety 2 do 0 dla Parmy. 47 minuta spotkania. Strasznie głupio się traci taką bramkę. To co mówiłem przed chwilą, nie można dopuszczać do tej sytuacji 1 na 1, 2 na 2. Tutaj Szymkowiak chciał po raz kolejny zapaść na pułapkę offside'ową zawodnika Parmy, natomiast nie zorientował się, że jest on na swojej głowie boiska. Jeszcze raz widzimy, proszę bardzo, zbyt daleko. Łatwiej było wbiec w stronę bramki. Tutaj kardynalny błąd Szymkowiaka. No niestety Chiesa takich sytuacji nie marnuje. Widzimy tutaj Chiesa jeszcze raz. Uderzenie niskie, płaskie i Onyszko nie miał nic do powiedzenia. Musi Thuram. Chiesa, wspaniale Chiesa, sam na sam z Onyszką. 3-0. Ale proszę zwrócić uwagę, że zawodnikiem kryjącym Chiesę był Zając. Nie jest to obrońca, nie jest to mentalność obrońcy, nie jest to zawodnik, który nie pozwoli młodej. Chiesa bardzo ładnie się zaparł, można powiedzieć, na Zającu. Odczekał to jego przepchanie, wytrzymał na nogach. Tu widzimy zdesperowanego pana Franka, zadowolenie włoskiej dziewczyny. Jeszcze raz powtórka, proszę, ale spojrzał się, uderzył to pięknie, zawinął po drugim słupku. Trzeba do końca, bardzo dobrze. Zając w środku, Dębiński, niepilnowany Zając do Dębińskiego, Dębiński. Strzelaj, gol! Gol! Brawo, brawo, brawo! Szarpa, proszę bardzo, jak się cieszy. I bardzo dobrze, proszę Państwa. Widzew nie będzie grał prawdopodobnie w Champions League, ale Widzew może pokazać, że jest drużyną żywą, ambitną, że trzeba walczyć do końca. Bardzo ładna, piękna, indywidualna akcja Zająca, podanie do Dębińskiego, który chciał strzelać, ta piłka troszeczkę uciekła, bo to troszeczkę przypadkowości, a bramkę strzelił Michalczyk, przepraszam za pomyłkę. Jeszcze raz Zając, który pokazał, podał piłkę do Dębińskiego, chciał to uderzyć z pierwszej piłki, przystosował troszeczkę tutaj źle to zrobił, wpadł na to Michalczyk, ładnie uderzył w górny ruch, brawo.